Witam, nazywam się Sławomir Majda. Po 9 miesiącach użytkowania urządzeń o nazwie MAGRAF pragnę przedstawić wyniki testów, wyniki pomiarów, jakie mi się udało uzyskać, oszczędności, które wypracowało to urządzenie. Te oszczędności są żadne, proszę Państwa. 9 miesięcy nie przyniosło żadnych zmian. Zarówno na liczniku głównym prądowym w budynku przy dwóch magrawach, ale też próby czajnikowe, czy próby wykonane na suszarce, czy dowolną inną metodą, nie przynoszą żadnych efektów. To jest oszczędność między 5 a 10%. Może wynikać z chwilowych wahań napięcia bądź natężenia, może też wynikać z błędów pomiarowych miernika, więc tych oszczędności de facto nie ma. Abym nie był postrzegany przez kogokolwiek jako ten, który nie rozumie technologii plazmowej lub który jej nie widzi, nie wie o czym mówi, nie spotkał się z nią, proszę Państwa, to chciałem powiedzieć, że jestem jedną z osób, które promują to, którym zależy na tym, żeby te urządzenia trafiły pod strzechy. Nagrałem ponad 10 filmów na tę chwilę. Na moim kanale na YouTubie jest szereg artykułów, które jakby pokazują pewne niebezpieczeństwa, ale też i uwarunkowania, przed którymi powinniśmy się troszeczkę bronić, stosując tę technologię, która jest pozytywna, ale w pewnych aspektach może szkodzić. Proszę Państwa, mam 5 filmów nagranych o gansach. O jasnowidzeniu gansów. Ja widzę tę energię, widzę plazmę. Znam około 10 osób, które też dostrzegają plazmę, dostrzegają energię, widzą, co w tym tkwi, jak to funkcjonuje. To jest jeden z długopisów zdrowia, to jest kubek do picia wody, czy tam różnych płynów. Promuję też urządzenia o nazwie Gottfela, promuje systemy balansujące, czy systemy harmonizujące energię. Różne to, co dane jest mi dotknąć w tej technologii, przedstawiam, analizujemy w grupie osób, oglądamy to, spisujemy wnioski, przemadlamy, idziemy z tym wszystkim do Boga, i te wnioski próbuję upubliczniać. Proszę Państwa, w Polsce w 2017 roku nikt nie jest w stanie wyprodukować magrawów oszczędzających prąd. Te magrawy produkowane są poza Polską. Jest ktoś w Anglii, jest ktoś w Rumunii, kto takie urządzenia produkuje. Natomiast Polacy jako tacy nie są w stanie, przynajmniej nie udało mi się dotrzeć do osób, które budują takie urządzenia lub usiłują je sprzedać. Jest to przykre. Zwłaszcza, że istnieją dość prężne dwa fora promujące tę technologię pana Kesze. Natomiast robione to jest w sposób chaotyczny. Trzeba by było użyć słowa też bełkotliwy, który nic nie wnosi do wiedzy, nie podaje technologii, jak zbudować takie urządzenia. Ja pokażę Państwu taką krótką scenkę, mniej więcej jak to wygląda. Promocja tych urządzeń. Może to przedstawi, czy pozwoli lepiej zrozumieć. Drogi Murzynie, droga Murzynko, zbudujmy sobie samochód. Weźmiesz do tego celu blachę, wyklepiesz przód. Jako siedzenie dla siebie, aby żona też nie musiała biec za samochodem z twoimi dzieciakami, daj jakąś deskę. Będzie ci wygodnie na tym siedzieć. Przydadzą się ze 4 koła. Jak to wszystko już połączysz? Będziesz miał samochód. Będzie działać. Nie masz jeszcze drogi. Ale wszystko przed tobą. Odkrywajmy tę technologię samochodową. Taka impreza. Proszę Państwa, te informacje są przekazywane w sposób chaotyczny, bełkotliwy, nieprzytomnie. Ja próbowałem kiedyś spisać teksty, które mówią osoby promujące.
to w języku polskim, no niestety nie da się połączyć tego w jakieś spójne ze sobą zdania. Zdania podrzędne są nielogiczne, jako części składowe zdania nadrzędnego nie wnoszą nic. Jest to troszeczkę, no tak, podawane w sposób nieprzytomny. No być może ktoś tutaj nadużywa narkotyków, ale to ja tego nie analizuję. Nie wiem, jak tam to wygląda. Proszę Państwa, proste, rzetelne przedstawienie technologii powinno wyglądać tak. To jest mój magraf. Tak. Osoba, której by zależało na przedstawieniu, jak on ma działać skutecznie, rozbiera to urządzenie, bo mu pokazuje 3 kW, więc proszę bardzo, to jest obudowa. W środku wygląda tak. Mam, proszę Państwa, na tym urządzeniu, na cewkach, taką pojemność w Faradayach i wtedy działa. Cewka jest zbudowana z takiej folii aluminiowej, o takiej grubości, taka szerokość, tyle zwoi. Wtedy działa. Jest to pewien wzorzec dla potencjalnych naśladowców. Natomiast mówienie no, w ten sposób, no weź sobie te 4 koła, wyklep blachę. No proszę Państwa, to jest chaos. To jest bełkot, który naprawdę nic nie wnosi. I jest to też może ten mój filmik taką krótką przestrogą dla osób chcących kupić magraf. Proszę Państwa, w Polsce nikt ich nie produkuje. Nie produkuje takich urządzeń, które oszczędzają prąd. Na sierpień 2017 roku. Przynajmniej nikomu z mojej grupy, mnie nie udało się dotrzeć do takich osób. Jest wiele anonsów, jest wiele osób, które gdzieś po garażach to robią. Te urządzenia produkują plazmy. I dobrze, ta plazma jest przydatna, natomiast sprzedawanie z chęci zysków za jakąkolwiek kwotę magrawów pod hasłem będziesz miał prąd, no niestety jest gołosłowny. Dziękuję.